Otrzymałem informację od bardzo wielu nauczycieli, że po szczepieniu szczepionką AstraZeneca wystąpiły u nich niekorzystne objawy, takie jak ból głowy, jak temperatura. Ja jestem ogromnym zwolennikiem szczepień i zachęcam do szczepienia, ale uważam, że dobrze będzie przygotować nauczycieli na to, że ponieważ u wielu nauczycieli wystąpił już COVID bezobjawowo, to w przypadku takich osób te objawy mogą być silniejsze. To jest tylko takie moje przypuszczenie oparte na obserwacji, to nie są badania naukowe, ale lepiej, żeby nauczyciel wiedział, który będzie szczepiony, żeby dał sobie trochę czasu też w razie wystąpienia takich objawów. Dlatego też między innymi uważam, że bardzo potrzebne są testy na przeciwciała. No, Rada Pierwszej Dzielnicy Stare Miasto dzisiaj ogłosiła pomysł przebadania wszystkich nauczycieli z klas 4-8 ze szkół podstawowych, co jest bardzo ważne, bo świadomość, że na przykład ktoś ma przeciwciała albo nie ma przeciwciała, dla dyrektora też jest ważna, bo potrafi mu może zaplanować wtedy szczepienie. Nie musi dawać wszystkich nauczycieli jednego dnia, tylko podzielić w razie, jeżeli wystąpią niekorzystne objawy, a przynajmniej dwie placówki musiały zawiesić działalność z tego powodu. Także ja jestem ogromnym zwolennikiem szczepień i zachęcam wszystkich nauczycieli, ale musimy też brać pod uwagę, że to są szczepionki na bardzo poważną chorobę. To są szczepionki bezpieczne i sprawdzone, ale u wielu nauczycieli mogą wystąpić objawy, które znikają po upływie 24 czy 48 godzin, ale lepiej wiedzieć i być przygotowanym, niż zamiatać sprawę pod dywan. Ankiety, którą przeprowadzam, po dosłownie 6 godzinach mam już 50 odpowiedzi. No dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć nauczycieli, którzy nie mieli jakichś objawów poszczepiennych. Przeważnie to są łagodne objawy, typu lekki ból głowy, lekka temperatura, ale są też odpowiedzi nauczycieli, że po prostu umierali. To wszystko mija, po 48 godzinach to wszystko mija, ale lepiej, żeby nauczyciel wiedział. No i też bardzo ciekawym zagadnieniem jest korelacja między tym, czy ktoś chorował wcześniej na COVID-a i ma przeciwciała, a tym, że bierze szczepionkę. Dlatego takie inicjatywy jak Rady Dzielnicy Pierwszej są bardzo cenne i mam nadzieję, że inne dzielnice pójdą ich śladem i taka akcja zostanie przeprowadzona w całym mieście. Nauczyciele będą szczepieni. Ale zbadanie przeciwciał jest bardzo ważną informacją również dla dyrektora szkoły, żeby zaplanować i nie szczepić wszystkich nauczycieli jednego dnia, o ile to oczywiście będzie możliwe. Każda szczepionka jest szczepionką bezpieczną i sprawdzoną. Po każdej szczepionce mogą wystąpić krótkotrwałe odczyny poszczepienne, takie jak ból głowy i temperatura. COVID jest śmiertelnym zagrożeniem dla nas wszystkich. Bez względu na ból głowy, bez względu na temperaturę, zachęcam wszystkich, żeby się zaszczepili. Ale ta ankieta ma też służyć do tego, żeby nauczyciele byli przygotowani psychicznie, że mogą wystąpić niepożądane objawy. Mimo wszystko uważam, że szczepienia są bardzo potrzebne, jestem absolutnym zwolennikiem i zachęcam wszystkich nauczycieli do zapisania się na szczepienia, nawet AstraZeneca.